Dobra, postanowiłam wyprać dzisiaj poszewki na poduszki z balkonu, bo jak widzicie, no są brudne. Niestety tutaj się kurzy, jeszcze z budowy obok, czasami coś spadnie, wiecie, jakieś z drzew, takie żółto-zielone osady są, nie wiem, czy tutaj gdzieś widać, a to można bez problemu wyprać. Jest to wodoodporne, więc z tymi poduszkami się nic nie dzieje. A co jakiś czas po prostu piorę poszewki, także wrzucam do prania, raczej wszystkie się razem nie zmieszczą, więc najpierw zrobię te jakby zagłówki, te poszewki na oparcie, a później te, które są do siedzenia, bo raczej wszystkie razem się nie zmieszczą, bo jest tego dosyć sporo, więc najpierw jedne, potem drugie, no i niech sobie potem schną cały dzień, bo dzisiaj pada, więc można wyprać, a jutro ma być słońce, więc fajnie będzie sobie usiąść z kawą na balkonie na czystych poduszkach. Cześć, witam Was w poniedziałek. Ja już jestem gotowa, wychodzę za chwilę z domu, idę do siostry, potem przychodzimy tutaj do mnie. I tak, jakaś kawka, herbatka, a później jeszcze będę chciała pojechać na zakupy do Lidla. Bo teraz robię tak raz w tygodniu zakupy. Dzisiaj ubrałam taką bluzkę na długi rękaw, tylko sobie podwinęłam, której bardzo dawno nie miałam, i spodnie, które kupiłam jeszcze przed tą całą kwarantanną, jakoś w marcu, tak mi się wydaje, z Reserved. To jest chyba. O, Alina tutaj coś do mnie pisze. To jest chyba Topshop, ale nie jestem pewna. Raczej nie będzie dostępne, bo to z Zalando, więc szybko tam się rzeczy wyprzedają, ale tak, pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda. Tak to wygląda. Ta bluzeczka jest taka krótsza, a te spodnie są z wysokim stanem, więc fajnie, fajnie pasuje, wiecie, do spodni, że nie jest jakaś długa bluzka, bo też mnie to często drażni, że koszulki są strasznie długie i koszule. Lubię czasami coś, co jest właśnie takiej długości, no może troszeczkę dłuższe, więc fajnie to wtedy wygląda ze spodniami. I tak, jeansy są właśnie z Reserved. One są takie. No nie są to jakieś jeansy, które Wam super wymodelują sylwetkę, bo mają dużo takich jasnych pasków i tak dalej, ale są bardzo wygodne, super komfortowe, wysoki stan, zapępek właściwie i długość tak akurat praktycznie do kostki. I tak, zakładam kurtkę i wychodzę, bo jest dzisiaj chyba 15 stopni. Przychodzę do Was z food haulem. Jest jedna cała torba i shopper, więc trochę tych zakupów zrobiłam, ale tak jak mówiłam, robię teraz zakupy raz na tydzień. No jak tam coś mi się zachce, no to pójdę do sklepu, ale staram się nie biegać po prostu po każdą małą rzecz, tak jak kiedyś chodziłam co 2-3 dni. Tak teraz staram się te zakupy mieć zrobione. I tak jak Wam mówiłam, teraz robię takie same zakupy jak kiedyś co 2-3 dni. I starcza mi to na tydzień, a kiedyś się chodziło co 2-3 dni i wydawało się tyle samo pieniędzy na każdych zakupach, czyli w tygodniu więcej. Nie wiem, jak to się działo. W każdym razie, mam tutaj swoją kawę, którą zrobiłam wcześniej i nie zdążyłam wypić, więc właśnie sobie odgrzałam. I zaczynamy, żeby ten haul jak najszybciej zrobić, bo zawsze się rozgaduje. Jeśli chodzi o pieczywo, to ja mrożę pieczywo z Lidla, bo jest informacja, że można. Kiedyś ktoś mi pisał, że nie można, może to się zmieniło, nie wiem, niech każdy jakby robi to, co uważa za słuszne, a wiecie. No, nie otrułam się. W każdym razie mam chleb, jest to chleb na maślance, mój ulubiony. I ja sobie dzielę i zostawiam połówkę, połówkę mrożę. I w ten sposób w połowie tygodnia wyciągam pół chleba i mam świeży. I wzięłam jeszcze bułki, to są te wiejskie. Też sobie zostawię może jedną czy dwie, wow. I resztę zamrożę. Dalej mamy dwa razy mleko. Ja kupuję właśnie tak po 2-3 sztuki zazwyczaj na takich zakupach. Używam aktualnie mleka w sumie tylko chyba do kawy. Czy do czegoś jeszcze? Chyba nie. Także u mnie mleko nie schodzi aż tak szybko, ale jednak musi być. Jajka to są te świeże z chowu na wolnym wybiegu. Jajka też u mnie jakby muszą być, idą po prostu bardzo szybko. W ogóle w tyle się suszą po
poduszki z balkonu i muszę jeszcze wyciągnąć, bo się wyprały te większe na dół. Co tutaj dalej mamy? Mamy włoszczyznę na zupę, banany, dwa, nie chcę brać za dużo, bo potem się psują, a jak będę chciała do koktajlu czy coś, to zawsze mogę skoczyć do Żabki, albo wiecie, mam tutaj taki warzywniak blisko. Jeśli chodzi o mięso, to kupiłam polędwiczki z piersi kurczaka i wzięłam jeszcze coś takiego, jest taka seria w Lidlu Fit Life i to jest gulasz z piersi kurczaka. Pomyślałam sobie, że to będzie fajne, bo chcę zrobić takie jakby nuggetsy i też gdzieś tutaj mam panierkę, o, coś takiego wzięłam i stwierdziłam, że będzie już, wiecie, pokrojone, gotowe. Także może coś takiego zrobię. Dalej, słuchajcie, śmietana, bo już mi się kończyła. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś przyprawy, grill pikantny, bo u mnie zawsze musi być ta przyprawa. Ja często jak robię takiego kurczaka w takiej przyprawie gyros, to dodaję właśnie jeszcze takiej przyprawy grill pikantny i wtedy to świetnie smakuje i taki kurczak jest idealny na przykład do tortilli. O, i tutaj właśnie wzięłam jeszcze to kebab gyros przyprawę. Wzięłam też cynamon, bo ostatnio robiłam sobie, co ja robiłam? Racuchy i nie miałam cynamonu, nie wiem, myślałam, że mam, a się chyba skończył. Coś, słuchajcie, co bardzo często kupuję właśnie w Lidlu, to są takie małe opakowania kukurydzy. Tam mają chyba jeszcze groszek, nie wiem, jakieś 4 czy 5 różnych rzeczy. I mamy takie dwa małe opakowania i po prostu to jest na raz. Idealne, czy do jakiejś sałatki, czy do pizzy, czy do czegokolwiek, to po prostu zużywacie całe takie małe opakowanie, a nie otwieracie taką wielką puszkę i potem to stoi w lodówce i się po prostu psuje. Jak wiecie, ogólnie nie jem słodyczy, w sensie często mnie o to pytacie, więc ja wam zawsze odpowiadam, że nie kupuję, żeby nie jeść. Bo oczywiście jakbym miała w domu, to zapewne bym coś zjadła. No i tak powoli, powoli zbliżam się do wiadomych dni w miesiącu. Nie mogłam przejść obojętnie obok żelek. Jeżeli chodzi o słodycze, to ja nie mam parcia na czekoladę, nie mam parcia na jakieś ciastka i tak dalej, ale bardzo lubię takie żelki właśnie, czy to kwaśne, czy zwykłe. I często właśnie przed okresem mam taką zachciankę, że zjadłabym żelki. No i już dawno, dawno nie jadłam i stwierdziłam, dobra, kupię sobie jedną paczkę, żeby wiadomo, nie przesadzać i nie wybierać trzech paczek różnych. Więc wzięłam takie, to są jakieś takie miśki bez sztucznych barwników. Także tak, pierwsze moje słodycze w sumie od dawna to właśnie to, co widzicie. A jeżeli chodzi o słone, bo tak jak mówiłam właśnie wam na Instagramie, ja mam bardziej coś takiego, że wolę słone niż słodkie, więc mnie nie ciągnie do czekolady, do ciastek i takich rzeczy. Bardziej lubię na przykład popcorn, jakieś chipsy. I żeby właśnie nie kupować chipsów, to najczęściej właśnie wybieram albo popcorn taki domowy, albo biorę w Lidlu takie tortilla chips. I to są, słuchajcie, zwykłe takie kukurydziane chipsy solone. No trochę kalorii mają, ale jeżeli mam wybierać między tym albo jakimiś, wiecie, chrupkami i tak dalej, to po prostu wolę sobie kupić coś takiego. Więc mamy też chrupki, także tak, to by było chyba... A nie, jeszcze nie wszystko. Jeszcze takie podstawy domowe, czyli ręcznik papierowy i papier toaletowy. Trzeba było dokupić i to, słuchajcie, jest chyba wszystko. Także jak widzicie, takie podstawy, jeżeli chodzi o jakąś tam włoszczyznę, mleko, mięso, pieczywo, resztę w sumie mam. Mam jeszcze pomrożone dużo owoców na koktajle. Mama teraz przywiozła mi, bo byli u mnie i u siostry rodzice w sobotę i przywiozła cały koszyk truskawek, po prostu wypełniony tak. Podzieliłam się oczywiście z siostrą i wiecie, część sobie zamroziłam i będę miała na koktajle. Także mam i truskawki, i borówki, i maliny i będą koktajle. Jest to u mnie częsta przekąska, bo jest to zdrowe, robi się to szybko i jest syte. Jak wypijecie taki jeden koktajl, to naprawdę można się, że tak powiem, najeść na długo. No i tak, gdzie ta moja kawa? Jest już, słuchajcie, za 5:07. Ja nie wiem, kiedy ten dzień minął, ale właśnie byłam jeszcze u siostry, także byłam tam obejrzeć co i jak. No i potem pojechałam do tego Lidla, żeby zrobić szybkie zakupy i znowu wróciłam.
Także dzień minął mi bardzo szybko. Do południa tak naprawdę siedziałam przy komputerze i montowałam dla Was poprzedniego vloga tygodniowego, żeby jutro Wam wstawić. A teraz czas i zrobić trening, bo dzisiaj jest dosyć długi. Monika mówiła, że będą krótsze, a wstawiła teraz dłuższy. W sensie były takie po 30 parę minut, a dzisiaj jest aż 52 minuty, ale to dlatego, że jest trening. Plus tam chyba 15 minut dodatkowo na brzuch. Także będzie dzisiaj też trening brzucha. Już się w sumie nie mogę doczekać. Powiem Wam, że ten zegarek bardzo motywuje do jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Już Wam mówię dlaczego. Mamy tutaj, oczywiście możemy też w telefonie sprawdzić. Jest aplikacja, która pierwszy pokazuje Wam ilość kroków, dystans, liczbę pięter, no tak klasycznie. Ale powiem Wam, że tutaj macie takie jakby pierścienie i one się zamykają na koniec dnia. I jak zamkniecie pierścień na koniec dnia, to potem macie tak ładnie w kalendarzu, jak ja tutaj, że są pozamykane pierścienie, jeżeli chodzi o ilość godzin na nogach, o kalorie na dany dzień, o ilość minut treningu w danym dniu i o kroki chyba. I to po prostu bardzo motywuje, żeby te wszystkie pierścienie zamykać każdego dnia wieczorem. I też jak siedzicie długo, to Wam przypomina, rusz się, żeby nie siedzieć. Także dla mnie to jest ekstra, bo czasami mogę się zasiedzieć przy komputerze, montując dla Was filmy albo robiąc jakieś inne rzeczy. Więc ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego zegarka właśnie pod tym względem. No oczywiście ekstra jest możliwość płacenia tym zegarkiem, rozmawiania przez niego, przez telefon. To jest w ogóle dla mnie hit. Także dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę, jeżeli chodzi o mój food haul. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ja teraz to wszystko rozpakowuję i odkładam na miejsce. Przebieram się w strój i lecimy z treningiem. Na jutro mam plany z Aliną. Także z Aliną teraz prawie codziennie się widujemy. No może co drugi dzień. Wczoraj też byli u mnie z Karolem właśnie jakoś tam pod wieczór. I nagle się zrobiła 23, czy tam przed 23. Także jutro pomagam Alinie, bo oni też się przeprowadzili ostatnio i jeszcze coś tam muszą zwieść. Także wszyscy się teraz przeprowadzają. Jest sezon przeprowadzek, dajcie znać, czy ktoś z Was się przeprowadza. A ja teraz muszę się już, wiecie, przestać gadać. Powiedzmy to kulturalnie. Fajna mata, Monika. Mamy taką samą. Dobra, muszę włączyć trening i lecimy z tym. Hejka, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj zabieram się za te poduszki z balkonu. Wszystko już wyschło. Tak naprawdę wczoraj mogłabym już to założyć, ale już mi się nie chciało. Są trochę pognieciony. Na kamerze mam wrażenie, widać to bardziej niż na żywo. Ale jest ich tyle, że nie chce mi się ich prasować. Pamiętam, że jak one przyszły, to były jeszcze bardziej pognieciony, bo były, wiecie, poskładane w tych pudełkach. Więc trzeba było to rozprasować i strasznie ciężko szło, bo to jest dosyć gruby materiał. Także wyjmowanie deski do prasowania nie wchodzi w grę. Pomyślałam, że założę po prostu te poszewki na te poduszki i już na założonych przeprasuję. To będzie szybciej, nie będę musiała tego materiału naciągać na deskę do prasowania. No i powinno po prostu pójść raz, dwa. Także zakładam te poszewki, bo dzisiaj świeci słoneczko, więc może jakąś kawę sobie wypiję na balkonie. No i tak, jest odświeżone. Chyba wszystkie plamy zeszły, prawie wszystkie, ale też włączyłam szybkie pranie, więc w sumie jakbym włączyła na jakieś dłuższe, to może by zeszło wszystko, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejsze, że nie ma tego osadu z kwiatów, kurzu i pyłu z budowy, która jest obok. No dobra, to prasujemy. A w tle oglądam Suzy, czyli Hello October, jakiś najnowszy vlog. No dobra, jakieś 16-17 minut później poszewki założone i przeprasowane. Założyłam, że nie do końca się wszędzie coś tam doprało.
też nie idealnie jest to wyprasowane. O, na przykład tutaj widać, widzicie? Ale zrobiłam na szybkie pranie i po prostu chyba następnym razem wstawię na dłuższe, bo nie wszystko zeszło, ale i tak jest super odświeżone i zniknęły jakieś takie właśnie plamy od kwiatów. Było dużo takich, wiecie, taki osad żółto-zielony z kwiatów. Nie wiem, czy coś pyliło ostatnio, ale naprawdę wyglądało to dziwnie. Więc tak, dużo, dużo zeszło. No i idę to położyć, bo jest słoneczko teraz. Tak to wygląda bez poduszek. Trochę dziwnie, ale tutaj mamy skrzynię i można coś schować. Dobra, słuchajcie, ja właśnie wychodzę. Jadę do Aliny pomóc jej tam przewozić rzeczy. Jeszcze po drodze Karola odbiorę ze SKM-ki, więc chyba w trójkę szybko nam pójdzie. A potem jedziemy na Brzeźno, bo nasza Martynka tam teraz pracuje, więc jedziemy jej zrobić niespodziankę i zobaczymy, jak tam jej się pracuje. Podejdziemy, zobaczymy, może coś sobie weźmiemy do jedzonka. Trochę się zrobiło zimno i pochmurno, więc mam nadzieję, że nie zmarznęłam, tylko bluzkę na krótki rękaw i taką ramoneskę. No i mam też długie spodnie, ale wiecie, jak jest wiatr nad morzem, to jest po prostu dwa razy zimniej. Także dobra, ja już jadę i mam nadzieję, że się tak obrobimy, że jeszcze zdążę wrócić wieczorem i zrobię trening, ale nie wiadomo, nie wiem, o której wrócę. Także dobra, ja już idę do samochodu. You got that something that can't be seen. You got that one thing that's hard to come by. It's not your styling, it's not your jeans. No, what you got is deeper within. And your friends don't even know what you got. They just hang with you 'cause you earn a lot. You should lose them all and start hanging with me. Cześć, witam was w czwartek. Ja właśnie skończyłam dla was montować film nowości kosmetyczne. To już miało wejść jakiś czas temu, ale znowu miałam problemy z programem i musiałam zmontować od nowa. Ja już jestem ubrana, jest już tak naprawdę 18, ale wiecie, rano trening, później się wzięłam za jakieś porządki w domu i zasiadłam do komputera. A teraz wychodzę, jadę po Alinę i później przychodzą do mnie znajomi. Robimy sobie takie małe spotkanko, pierwsze właściwie po całym tym zamknięciu. Niby się spotykaliśmy, że wiecie, na przykład ja z Aliną, czy z Aliną i Karolem, ale nie tak wszyscy razem, więc dzisiaj jeszcze reszta ekipy przychodzi i spędzimy sobie jakoś fajnie ten wieczór. Także troszeczkę posprzątałam, ubrałam się, ale stwierdzam, że jednak się przebieram z tego, ale to już jak przyjadę tutaj z Aliną, Karol chyba prosto z pracy przyjdzie. No, także zaczynamy dzień. Właściwie ja z wami zaczynam, ale ja już zaczęłam od samego rana. No, ale nie było zbytnio czego vlogować. Dzisiaj założyłam w ogóle te kolczyki koła. Jakoś tak mi się one spodobały, a w ogóle rzadko je noszę. Dobra, także wychodzimy. Była opcja, że może pójdziemy najpierw na plażę, ale nie jest jakoś super ciepło i też raczej mało słońca dzisiaj, chociaż teraz trochę się przejaśniło, a wcześniej były cały czas chmury, także dziwna ta pogoda, ciężko za nią nadążyć. Dobra, także ja już wychodzę i odezwę się do was pewnie później, a jak nie, to nagram wam jakieś przebitki, bo wiadomo, jak to jest na imprezach, no nie będę wyciągać specjalnie aparatu, może coś tam nagramy, albo ktoś chwyci za aparat. I też zwykle zapominam o tym, żeby nagrywać, jak jestem, wiecie, wśród ludzi, w sensie, no po prostu jak się z kimś rozmawia, spędza się fajnie czas, no to nie myśli się o tym, żeby coś w danym momencie nagrywać. Ja się znowu rozgadałam. Tu jeszcze mam moją kawę. O, teraz słoneczko trochę wyszło. Resztka kawki. O matko, tu jeszcze to pudło. No ale to pomieszczenie niestety czasami tak wygląda. Tutaj pranie się suszy, tutaj jakieś pudła, kartony z paczek. No ale dobra, nie jest to dzisiaj najważniejsze. Ale słodkie! A kto to? O ja! O ja! Nie tak, że wciągnę brzuch i gdzie jest kontakt, gdzie on jest? Gdzie się nic nie zmienia. Cześć, witam was kolejnego dnia. Dzisiaj mam piątek, dzień po imprezie. Mega się wybawiłam, było super. Wcale nie tak długo, bo chyba po drugiej już wszyscy się zawinęli do domu. Także zdążyłam jeszcze trochę posprzątać, wstawić zmywarkę i poszłam spać. Trochę sobie pospałam dzisiaj.
bo jutro idę do pracy na 9:00, a wiecie, dawno nie chodziłam do pracy. Zwykle też chodziłam na inne zmiany, więc będę musiała wstać dużo wcześniej, żeby jeszcze tam dojechać. Więc będę musiała jutro wcześniej wstać, także dzisiaj pospałam trochę dłużej i położę się też spać wcześniej. No, żeby wiecie, żeby się wyspać i z wszystkim rano wyrobić. Jest już później, ja jestem wykąpana, jeszcze schną mi włosy, ubrałam się, żeby wiecie, trochę się doprowadzić do porządku. Miałam się dzisiaj nie malować i nie ubierać, ale stwierdziłam, że będzie wtedy takie wrażenie, że to jest taki kacowy dzień. Nie wiem, czy też tak macie, ja nie lubię po imprezie dopuścić do takiego stanu leżenia na przykład w łóżku. Wiadomo, czasami trzeba i są takie dni, gdzie fajnie... Myślałam, że jestem brudna, a to na aparacie. Że czasami chcemy poleżeć, ale ja jak wstanę, wykąpię się i wiecie, uszykuję, to od razu czuję się lepiej. Także trochę później, ale jednak się doprowadziłam do porządku. Umyłam też włosy, żeby jutro rano właśnie już nie myć. No i dopijam tutaj kawę. A czemu jesteśmy przy szafie? Bo właśnie będę tutaj odkładać rzeczy z prania, bo wczoraj robiłam duże pranie. Więc myślę, że trochę tutaj poukładam. No i cały czas, słuchajcie, nie wiem, co z tą szufladą drugą, czy ją montować, czy nie. Wy jakby pisaliście, żeby montować. Ja się zastanawiam, czy to będzie takie praktyczne, żeby one były dwie. O, ja tam w lustrze, hello. Także nie wiem, zastanawiam się jeszcze nad tym, szczerze mówiąc. Może dzisiaj to zrobię, nie wiem. No, także dzisiaj taki domowy dzień. Zaraz sobie coś jeszcze zrobię do jedzenia i zobaczymy, co ciekawego ten dzień przyniesie. Dobra, słuchajcie, trzeba posprzątać w tej kuchni, bo jadłam już zupę, ale czas na taką obiadokolację, więc będę zaraz gotować. Jeszcze trochę naczyń zostało z wczoraj, bo nie wszystko się zmieściło do zmywarki, więc najpierw muszę rozpakować zmywarkę, a później włożyć resztę i posprzątać tutaj. Miałam zacząć gotować, ale mówię nie. Najpierw trzeba tutaj posprzątać. Także wyjmujemy. O, już widzę, że coś się nie domyło. Aha. Także to musi zostać. No dużo tego nie ma. Dobra, słuchajcie, posprzątałam i znowu robi się bałagan, bo robię sobie obiadokolację. Także biorę się za gotowanie. Przygotowałam sobie już tutaj wszystko, jeszcze jajka. I tak, będę robić takie domowe jakby nuggetsy w panierce. Tutaj mam gulasz z piersi kurczaka, to jest po prostu pokrojone, pokrojona pierś z kurczaka gotowa, właśnie idealna na nuggetsy. Z tej serii Fit Life z Lidla. No także ja zabieram się za smażenie. Myślę jeszcze, że może sobie zrobię marchewkę z groszkiem, podgotuję i będę miała już też obiad na jutro po pracy gotowy i tylko wrócę i sobie odgrzeję. Jeszcze w piekarniku zrobię sobie frytki, bo została mi, słuchajcie, resztka takich frytek, proste historie. Frytki do piekarnika na oleju słonecznikowym. Jest to produkt bezglutenowy i to są moje ulubione frytki, jeżeli już jem, jakby wiecie, w ogóle frytki, bo są naprawdę smaczne, a zwykle takie mrożone, no niestety, nie wiem, ja nie przypadam przynajmniej, a te naprawdę są dobre. Ja polecam, no i tak jak mówię, została mi resztka, więc zjem sobie z tym. Jutro może jak będę wracać z pracy, to kupię sobie słodkiego ziemniaka i bym właśnie zrobiła takie bataty w piekarniku. Takie frytki. No zobaczę, bo na jutro już na pewno tego nie starczy. Jeszcze mam zwykłe ziemniaki w razie co, ale no nie wiem, zobaczymy, co jutro będę miała ochotę. A teraz biorę się za gotowanie. Dobra, słuchaj.
Słuchajcie, tak wygląda moja obiadokolacja. Trochę właśnie takich domowych nuggetsów, trochę marchewki z groszkiem i resztka tych frytek, co zostały. I tutaj mam resztkę, całkiem sporo tego wyszło, niech trochę przestygnie i wtedy schowam do lodówki. Także będę miała na jutro jeszcze. Nie starczyło mi do końca panierki, więc dosypałam trochę bułki tartej. No i tak nie wszystkie są pokryte, ale naprawdę już próbowałam i wyszły pyszne te nuggetsy, mięciutkie. A dawno już naprawdę czegoś takiego nie robiłam. Kiedyś non-stop robiłam właśnie takie nuggetsy, a jakoś, nie wiem, odeszłam od tego i przestałam coś takiego robić. Robiłam normalną jakąś taką smażoną pierś z kurczaka albo polędwiczki. Więc jakoś tak ostatnio mi naszła na to ochota. No i tutaj reszta marchewki z groszkiem, więc zostawiam. Później schowam to wszystko do lodówki i będę miała na jutro. Także ja biorę się za jedzenie, a później za zmywanie. Naprawdę wygląda to i pachnie rewelacyjnie. Cześć, witam Was w sobotę. Ja właśnie wychodzę do pracy, jadę na 9:00, ale do innej galerii. Na razie mamy takie oddelegowania, także jadę. Będę jechać z 35 minut, więc muszę wychodzić, bo jest 8:00. No, także będę, mam nadzieję, chwilę przed czasem. Zjadłam śniadanie, wypiłam kawę. No i ogólnie nie miałam jakiegoś super poranka, bo wczoraj chciałam się położyć wcześniej i nie mogłam zasnąć. A obudziłam się o 5:20. A budzik miałam na 6:20, więc mogłam jeszcze godzinę pospać. Ale obudził mnie ból głowy, także postanowiłam wstać, wypić herbatę. Wzięłam tabletkę, ból minął i po prostu miałam luz, żeby się przygotować. No ale wiadomo, pospałoby się jeszcze. Także później wpadła kawa. No ale mogłam spokojnie, wiecie, się wykąpać. Umyłam jeszcze rano włosy, pomalowałam się, zjadłam śniadanie, więc rewelacja, bo zwykle jak tak wcześniej musiałam wstawać, to nie chciało mi się jej, zapominałam o śniadaniu. Także mogę jechać do pracy. Dzisiaj mam właśnie od 9 do 16. Więc wrócę i jeszcze będę mogła coś porobić, ale tak, lubię wstawać wcześniej, ale 5:00 mnie trochę zaskoczyła dzisiaj. Dobra, jadę. Wracam do domu, la la la. Robiła 16:00, jest 16:13. Maseczka zdjęta, po prostu już mam jej dosyć. Wszystko mi w ogóle poschodziło, poprawiłam trochę pomadkę, ale wiecie jak to jest, wszystko zaparowało i o! Dramat! Ktoś do mnie pisze. Alina, czy ty masz wiertarkę? Ja mam wszystko, ale akurat wiertarki to nie mam, mam wkrętarkę. Akurat tego nie. Mam tylko wkrętarkę. Także jadę, słuchajcie, do domu. Jestem już głodna, więc cieszę się, że obiad jest gotowy tylko do podgrzania. Więc myślę, że najpierw pojadę i zjem, a później wyjdę, bo chciałabym podjechać jeszcze do Lidla na chwilę. Bo jutro jest niedziela, jest zamknięte, a chciałabym może coś jutro upiec albo ugotować, nie wiem, zobaczę. I mimo tego, że zrobiłam zakupy, to parę rzeczy mi się skończyło, jakieś tam, nie wiem, ketchup, majonez, a jajko bez majonezu to nie przyjdzie. No dobra, słuchajcie, to ja puszczam sobie moją muzyczkę. Jak chcecie moje playlisty ze Spotify, to zostawię Wam link na dole. Zrobiłam playlistę moje ulubione, jest playlista muzyczna rozgrzewka, jakbyście chcieli do treningu czy przed treningiem. Myślę, że Wam się spodoba, bo wiele osób już do mnie pisało, że słucha podczas treningu czy przed. Też widziałam, że ktoś wstawił na Instastory. Jakoś tak ciemno jest. Dobra, jadę, słuchajcie, bo już się gorąco mi tutaj zrobiło. Jest dzisiaj taka dziwna pogoda. Niby jest 19 czy 20 stopni, a wydaje się duszno i gorąco. Jedziemy. Nie ma to jak w domu, co? Zwłaszcza w sobotę. Więc zjem po prostu tego kurczaka i marchewkę z groszkiem. I jadę na te zakupy, bo na głodniaka nie robimy takich rzeczy. Nie jeździmy na głodnego. Ja już tak kiedyś zrobiłam i to się nie kończy dobrze. Okej, stoicie. To się nigdy dobrze nie kończy. Stoicie na kawie. W kubku jeszcze trochę jest, więc jak spadniecie, to prosto do kawy. O Jezu, jak się zassało. Polecam Wam w ogóle te szklane pojemniki z IKEA. Uwielbiam. Kupiłam sobie 3 na próbę, właśnie 2 takie i 1 okrągłe. Ekstra, kupię sobie chyba więcej. Bo możecie to do zmywarki wkładać. Oczywiście część plastikowych też można do zmywarki, ale jednak szkło to szkło, wiecie, no jakoś inaczej.
nakładam sobie trochę, jeszcze by mi na kolację w sumie zostało, albo na jutro. Także pomyślę, co ja chcę jutro zjeść, bo właśnie myślałam, że może sobie coś ugotuję. No i co? Trzeba podgrzać, nie? Na jakąś minutę przynajmniej. Powiem wam, że tutaj w Gdańsku pogoda trochę inna niż w Gdyni, bo zapowiada się na deszcz. Tak przynajmniej wygląda. Oceńmy to. Nie, no chyba nie będzie padać, ale słońca nie ma. Brak. Zero. A myślałam, że może jeszcze skoczę na rolki po pracy. Nie, Siri, ja nic nie chcę od ciebie. Sorry. Sorry. Okej. Okay. A ile kroków? No ponad 10 tysięcy. Okej, okay, dajcie mi obiadek, może jeszcze szybka kawa. I jedziemy. Wow. A teraz dobra, ja sobie włączę YouTube'a, bo rano jak się szykowałam, to sobie odpaliłam. Zjem, obejrzę coś i się wtedy zbiorę, bo wiem, że jak nie pojadę od razu, to potem jak się, wiecie, człowiek naje, usiądzie, to się wszystkiego odechciewa wtedy zawsze, także trzeba zjeść i ruszyć dalej. Tylko właśnie nie wiem, co ja bym chciała obejrzeć. Może coś nowego wleciało na YouTube. Okcie i Kapiego miałam obejrzeć, bo zaczęłam przed pracą. Tak, zaczęłam przed pracą oglądać vloga Okci i Kapiego, więc nadrabiam dalej. Buziaczki dla was. Dobra, słuchajcie, ja już przebrana, jednak trochę posiedziałam, ale idę już szybko do sklepu. Po drodze może zgarnę Karola i Alinę, bo właśnie pisali do mnie, że idą i widziałam ich właśnie pod blokiem i też zmierzają w podobnym kierunku, więc może jak się czasowo wyrobimy, to ich zabiorę, bo chcieli na chwilę wpaść na kawę czy tam herbatę, więc zobaczymy. Także ja jadę po te kilka rzeczy i wracam zaraz do domu, bo szczerze wam powiem, że nie chce mi się już nic szczególnego dzisiaj robić, ta pobudka po piątej trochę teraz wychodzi, jakby w pracy miałam pełno energii i nie czułam tego zmęczenia, ale teraz jak już jest, wiecie, trochę później, to jednak organizm się przypomina, więc dzisiaj myślę, że też jakoś długo nie posiedzę i pójdę spać w miarę o rozsądnej godzinie, także lecę, mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi i szybko kupię to, co chcę i wracam. Makijaż delikatnie poprawiłam, ale już mi się też jakoś nie chciało. Przebrałam się jeszcze tylko w coś innego, wrzuciłam rzeczy do prania. Jedziemy. A, jeszcze torby na zakupy. A nie, wzięłam, bo miałam nawet do pracy, zabrałam, ale stwierdziłam, że jednak wracam do domu, więc dobra, jadę, bo znowu się rozgadam i jak to zawsze u mnie. Dobra, słuchajcie, ja już wróciłam z zakupów. Karol i Alina byli, już zdążyli pojechać do siebie. Ja teraz kończę tego vloga i idę zrobić trening. Jest sobota, ale mam wenę, słuchajcie. Czasami tak jest. Wiem, że w niedzielę, czyli jutro nie będę ćwiczyć, bo w niedzielę raczej rzadko to robię. Jest to dla mnie taki dzień relaksu, no chyba, że wiecie, wrócę do pracy i tak będzie grafik wyglądał, że będę musiała. Ale już mam przygotowany strój, także zaraz się przebieram i wybiorę sobie jakiś naprawdę krótki trening, być może nawet jakiś taki tylko na brzuch, albo tylko na udaje pośladki, albo jakiś szybki cardio, coś nie bardzo mocnego, ale krótkiego. Zależy mi na czymś krótkim, żeby coś zrobić, ale też nie przesadzać. No i tak, potem pójdę się wykąpać, włączę sobie jakiś film i mam nadzieję, że dzisiaj w miarę o normalnej godzinie pójdę spać. Także ja już kończę, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego vloga tygodniowego. Koniecznie zostawcie kciuki w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i zapraszam was również na mojego Instagrama. Linki macie poniżej. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie i do zobaczenia, buziaki. Pa!